Dzisiaj mój zespół nie grał, ale przyjechałem zobaczyć, jak inni sobie radzą, zwłaszcza nasi rywale w tabeli obok. No i fantastyczne wyniki, poprzegrywali mecze, więc dla nas jest bardzo dobre i zajęliśmy 7 miejsce w lidze. Więc dla nas jest to, jako drużyny Mazur, najlepszy wynik w historii i zostajemy w pierwszej lidze. Zaraz powiedzieć, jakie mamy plany. Na razie chcę nagrać jedzenie, które mamy u babci. Dostaliśmy dzisiaj z dzieciakami. Co? Świetne jedzonko. Kotlecik, nie kotlecik, mięsko. Typowo polskie. Ziemniaczki z koperkiem. Oj, dawno nie jadłem. Z koperkiem przynajmniej. No i mizeria, tak? Coś podobnego robiłem ostatnio w domu, czy nie? W sobotę chyba, tydzień temu. Mhm. Tak? Deser, lody. A na deser będą lody. Chodź ci bójka Marcina w telewizji pokazują. Zobaczcie. A faktycznie, podobny do mnie. No zobaczcie. Bójek Marcin w telewizji. Bardzo dziękuję ci. Co będziecie tutaj robić? Bawić się? Idealne miejsce na parkour. Michasia to jest moja chrześnica. Mojego brata, córka. A tutaj mój bratanek, Mateusz. Tam jest Marcel. I Miłosz. No i znaleźliśmy, tutaj są jakieś klucze. Nie wiadomo, do kogo należą, może ktoś zgubił. Wczoraj była sobota, imprezka. Może kto wie, tutaj imprezowali. Miłosz, schodź. Nie wchodź na dach, bo zniszczysz dach. Zbieramy się. Co Michasia robić? Odsunąć. No czekaj, my nagrywam. A tutaj są mury obronne Piotrkowa. No dobrze, to w takim razie jakie wybieracie sobie lody? Pokaż, a co ty robiłeś? Co masz na buzi? A otwarte jest dzisiaj? Nie. Otwarte jest napisane, tak? Ale w niedzielę też? A, bo to jest niedzielą, tak. Jaki masz numerek? Dzień dobry. Co, poradzisz sobie sama? Tak. Sami sobie macie poradzić w McDonaldzie. Wiesz o tym? Wiem. No, a gdzie jest reszta ekipy? No i zobaczymy, czy ty sobie poradzisz. No i prawie cały dzień z dzieciakami minął. Byliśmy w McDonaldzie, troszkę zjedliśmy. Zachowywali się ok. O, różne rzeczy pobrali. Natomiast ja generalnie, no dzisiaj jakby nie było, nie ma żadnego głównego tematu. I pomyślałem sobie wcześniej, żeby na przykład przez cały miesiąc, wiesz, minął, żeby realizować jakieś coś związane tematycznie, czyli z mojego doświadczenia, to, że jestem stary, wykorzystywać. I myślałem o dwóch rzeczach, bo się zbliża lato,
to albo nauka fotografii, jak ty sądzisz o czymś takim, żeby na przykład przez 30 dni tematycznie poustalać sobie jakieś właśnie porady związane z fotografią, albo druga rzecz, akurat na lato by się bardzo przydała, to związane z podrywaniem dziewczyn. Czyli podrywanie na przykład dziewczyn. Ty jesteś dobry? No i tak, wiecie co? Porywam wszystkie laski moje. I wiecie co? Wiesz, to słyszałam. Ja tutaj mam... nie wziąłem tego, bo każdy wziął, a ja nie wziąłem, bo jestem najmądrzejszy. Nieprawda! Ale nie zawsze dziewczyny wolą najmądrzejszych, bo jak są wakacje, to czasami wolą takich szalonych facetów. No i pomyślałam sobie, że właśnie może bym nagrał troszeczkę vlogów tematycznych związanych właśnie z takim podrywaniem. Jak ja to widzę z doświadczenia, coś tam co nieco przeżyłem i mam jakieś tam pojęcie w tym temacie. I dlaczego nie? Na przykład, no nie wiem, zachowanie, ubiór, czy wygląd ma znaczenie w podrywaniu. Jakie dziewczyny lubią facetów, czy takich, których da się ustawić, czy jednak bardziej takich twardych facetów. Czy na okres wakacyjny wolą innych, czy też nie. No właśnie, może o tym nagram. Co ty sądzisz na ten temat? Żartowałem sobie z tym, że jestem mądry, jestem szalony. Szalony. No i dziewczyny lubią też szalonych facetów. Może nie zawsze. To samo chłopaki lubią czasami proste dziewczyny. Żeby szybciej je wyrwać. A co ty sądzisz? Jako ojciec chciałbyś słuchać moich porad? Czy nie? Ja mam lepsze porady od ciebie. No dobra. Ja nie mam inną dziewczynę. To się zgadza. W każdym razie na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, trzymaj się, cześć. Dzięki za oglądanie moich vlogów. Mam nadzieję, że były pomocne, aczkolwiek dzisiaj to tak nie bardzo. Ale może następne będą właśnie ciekawe z podrywaniem. No, no. Nie. Nowe czy stare? Pokaż. To są nowe czy stare kamele? Bo mnie się syn pyta. No nie, ja nie wiem. A ja wiem. Ty wiesz? No tak, jaki? Stare, bo oglądałem film. Jaki film oglądałeś? No o takich papierosach oglądali. Ja, no, z Mateuszem. Oglądałeś z Mateuszem film o papierosach? Hello. I już wiem, patrz. Patrz, no bo nowe tutaj nie mają takich tych... Czego? ...kątów. No nie mają. Nie mają, nie mają właśnie. Tak, nie mają. Że takie, że nowe... Nowe nie mają takiego. Milo, weź to wyrzuć. Skąd to wziąłeś? Nie wiem. I zobacz, ile tam papierosów. Zostaw to! Miłość! Co masz w ręku? Co sobie robisz? Mam nadzieję, że wyrzucisz do kosza.